Wszyscy mówią, że kazania kardynała Wojtyły były trudnymi kazaniami, dlatego że to był filozof, więc nieraz trudno z tego języka naukowego przejść w język homiletyczny. Ale w każdym kazaniu była myśl, którą on chciał przeprowadzić, i myślę, że te kazania, mimo tej wielkiej jakiejś takiej trudności, głębi myśli, one trafiały do serc ludzkich. I w tym miejscu chciałbym opowiedzieć prawie że taką anegdotę co do homilii, co do słuchaczy homilii. Będąc pewnego dnia na obiedzie u Jana Pawła II, rozmawialiśmy na różne tematy. Było kilkunastu kapłanów z Polski i Ojciec Święty zadał nam takie trochę dziwne pytanie. Ono było homiletyczne. Mówi tak. A czy dzisiaj jak dzieci wrócą z kościoła z ich mszy świętej czy rodzice pytają o czym było kazanie Jeden z nas już nie pamiętam który kapłan powiedział tak proszę ojca świętego również dzisiaj pytają rodzice swoich dzieci na jaki temat ksiądz mówił co przeniosłeś wyniosłeś z tego kazania Ojciec święty wtedy się tak uśmiechnął i mówi bo chcę wam powiedzieć że ja Pewnego dnia zostałem zapytany przez mojego ojca, gdy wróciłem z kościoła w Wadowicach, Karol, o czym było kazanie. A ja się tak zastanowiłem i mówię, tato, chyba nawet sam kaznodzieja nie wiedział o czym mówi. <laughs> Więc tutaj może to wynikało również z tego, że sam Jan Paweł II, a wcześniej jeszcze jako kardynał krakowski, miał tę świadomość, że mówi trochę trudno, może trochę ponad głowy. I tutaj taki element, który chciałbym jak gdyby dzisiaj podkreślić, że język papieski Jana Pawła II był o wiele, można powiedzieć, bliższy słuchaczowi. Ojciec Święty musiał się nauczyć języka mówionego i musiał się nauczyć... Języka katechetycznego. Dlaczego? Bo przecież każda, każde środowe spotkanie to katecheza, tak nazywają się do dzisiaj te spotkania z Ojcem Świętym, a więc przyszło Janowi Powałem II nauczyć się właśnie tego języka katechetycznego. On sam na początku swojego pontyfikatu, więcej by tu mógł powiedzieć, ksiądz kardynał Dziwisz, właśnie tak się zmagał z tym, żeby to, co on będzie mówił, żeby to trafiało, przecież do rzeż, które przychodziły w każdą środę z całego świata.